Santiago de Cuba udajemy się w kierunku Baracoa, pierwszego miasta powstałego na Kubie. Droga zwana La Farola została wybudowana zaraz po rewolucji. Zastosowano tu wiele nowatorskich rozwiązań, by umożliwić pokonanie górzystego terenu. Droga jest w fatalnym stanie, ale wynagradza nam długą jazdę możliwość podziwiania wspaniałych widoków. Humory dopisują, zwłaszcza, że towarzyszy nam kubańska muzyka. Krzysztof Kolumb przybił do brzegu Kuby 28 października 1492 roku. Zachwycił go widok rajskiej wyspy, zielonych drzew obsypanych kwiatami i owocami. Wspominał też o pojedynczym wzgórzu nad zatoką. Było to El Yunque. W kościele znajduje się krzyż misyjny, przywieziony przez Krzysztofa Kolumba. Jedyny, który przetrwał do naszych czasów, choć mocno już zniszczony, zmniejszony i odłubany. Baracoa słyną z uprawy kakaowców. Jesteśmy właśnie pod drzewem. Co ciekawe, na drzewie jednocześnie znajdują się kwiaty w rozkwicie oraz owoce w różnym stadium rozwoju. Kwiaty wyrastają bezpośrednio z pnia i trzymają się bardzo mocno. Nawet silne potrząsanie drzewem nie powoduje ich oderwania. Każdy owoc ma 35 do 45 nasionek. Na tym etapie nie mają jeszcze charakterystycznego smaku i zapachu. Po zerwaniu owoców następuje proces pozyskiwania kakao. Dojrzały owoc otwiera się, skorupa używana jest jako kompost. Całe wnętrze wrzuca się do pojemnika,
gdzie zaczyna się fermentacja. Ten proces trwa 6 dni. W ciągu 3 pierwszych dni fermentujące ziarna osiągają temperaturę 50 stopni. Powinny być przy tym przykryte liśćmi bananowca. W czasie fermentacji ziarno traci swą kwasowatość i gorycz. Po 6 dniach wystawia się te ziarna na słońce, na drewnianych stołach, tacach. Ten proces trwa z kolei 10 dni. Następny etap to prażenie. Dopiero wtedy uzyskuje się charakterystyczny zapach i smak, znany jako czekolada. Potem ziarna się miele. Można też po zmieleniu za pomocą prasy oddzielić masło kakaowe, cenny surowiec nie tylko spożywczy, ale i kosmetyczny. Oprócz kakaowców uprawia się również bananowce, mango, kawę, palmy kokosowe. Liście palmy kokosowej mogą posłużyć do wyrobu różnych przedmiotów. Może to być pasek do spodni, krawat, kapelusz. Z liści wyplata się koszyki. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Gniazdo termitów. Okazuje się, że termity można również zjadać, gdyż stanowią cenne źródło protein. Z Barakoa do Olgin jedziemy drogą znacznie gorszą od tej z Santiago, ale można obejrzeć najbiedniejszą prowincję Kuby. Choć jest tu dostatek wody pitnej oraz dostępność roślin stanowiących podstawę wyżywienia, to ludziom tutaj żyje się najciężej i najbiedniej. Na przedmieściach Olgin mamy okazję zobaczyć prywatny środek transportu. Pomimo braku okien w tym pojeździe, można stwierdzić, że wewnątrz panuje ogromny tłok, a drzwi tej puszki zamyka się z zewnątrz. Zwiedzanie Olgin zaczynamy od wzgórza Krzyża, La Loma de la Cruz, na które trzeba się wspiąć po 458 stopniach. Ze szczytu rozciąga się rozległy widok na okolicę, a Olgin nazywane jest miastem parków. Zaraz potem udajemy się do centrum Olgin, które rozciąga się wokół Park Calixto Garcia. Tuż obok znajduje się budynek La Periquera, czyli papuzia klatka. Mieściły się tam koszary hiszpańskich żołnierzy. Nieopodal znajduje się Park San Isidorio oraz katedra z 1720 roku. Plaza de la Revolución. Ścianę budynku Muzeum Calixto García pokrywa płaskorzeźba przedstawiająca historię walk Kubańczyków do czasów rewolucji.